when it's just you. Well, times can be tough. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Witamy się oczywiście z nowej miejscówki. Dzisiaj mam dla was materiał przygotowany, który może spowodować, że ten film zniknie z YouTube'a, albo kanał zostanie na jakiś czas zawieszony, albo po prostu nikt nie będzie już mógł oglądać, bo takie przypadki w internecie nie tylko polskim bywały, po tym co ja dzisiaj tutaj trochę wam opowiem. A będę mówił o ludziach, którzy stoją gdzieś na wysokich szczeblach władzy światowej i to, co po upadku FTX-a może nabyć oczywiście jeszcze szybciej wdrażane. Ten plan oczywiście jest zaplanowany do 2030 roku, o tym wszyscy, którzy chcą o tym wiedzieć, doskonale wiedzą. Ci, którzy po prostu się tym nie interesują, biorą pincet i to im wystarczy i tylko krzyczą daj, 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 no to oczywiście mają to gdzieś i ich tak nie ma na tym kanale, więc do was nie będę mówił. Natomiast osoby, które chcą wiedzieć, co się tak naprawdę dzieje, myślę, że ten film może was zainteresować, no bo kolejne kilka tutaj materiałów mam dla was przygotowanych w tym temacie. Chcę usłyszeć od was opinię, co wy o tym wszystkim sądzicie, po co kryptowaluty zostały wprowadzone i żebyście wy mogli mi pomóc znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego SBF jeszcze nie siedzi, a obecnie rezyduje sobie z całą swoją rodzinką na Bahama, cały czas chodząc w koszulce FTX. Jeżeli was temat zainteresował, łapa w górę i przechodzimy do meritum. Zacznijmy jednak od rynku krypto. 16680 za Bitcoina, 1200 Ethereum. Najlepiej radzi sobie Kraken, Binary X oraz Solana. Najgorzej Litecoin, Osmosis i Bitcoin Cash. No a Litecoin tutaj niesamowite wzrosty miał. On jest w ogóle blisko swojego ATH w stosunku do Bitcoina. To znaczy chyba jest najlepsza proporcja Litecoina do Bitcoina od ponad 3 lat, z tego co patrzyłem sobie na wykres. Więc jeżeli chcielibyście uciec z Litecoina, na przykład do Bitka, bo w niego wierzycie bardziej, no to jest to moment, gdzie warto się nad tym wszystkim zastanowić. Wykres Bitcoina, no tutaj mieliśmy to podwójne dno, raz, dwa, no i od tego mamy dość takie fajne odbicie. Już wielu analityków sprzecza się na Twitterze, co to tak naprawdę jest. Jedni są zwolennikami teorii Wyckoffa, mówiąc, że jest to akumulacja środków, że ten Bitcoin jest w tym momencie na tych poziomach akumulowany. Inni mówią, że to jest jeszcze ostatnia dystrybucja, czyli jeszcze tutaj próba sprzedaży Bitcoina na tych poziomach przed tym ostatnim spadkiem w dół. No i to można porównać do objawienia Matki Boskiej w oknie na poddaszu. Faktycznie taka sytuacja jest, że pod to okno przychodzą chrześcijanie modląc się do tego okna, ponieważ według nich Matka Boska się tutaj objawiła, tak? Więc jeden rabin powie tak, inny powie nie, ja tutaj nikogo szczególnego nie widzę, ale nie każdy wierzy w co tam chce. No i tutaj jest oczywiście pokazany ten wykres obecny, który mamy na rynku Bitcoina. No i akumulacja i po tej akumulacji powinniśmy mieć to the moon. Faust tutaj twierdzi, że nie jesteś pierwszy Elgor, który o tym mówi, ale tak widać akumulację na tych poziomach. Także możliwe, że tego jeszcze niższego spadku nie będziemy mieli. Chociaż jeżeli Genesis miałoby zbankrutować, a jest tam dużo przesłanek mówiących o tym, że oni już szukają teraz gościa od restrukturyzacji, a wiemy jak Celsius się restrukturyzuje, także już od paru miesięcy środków się stamtąd nie da wypłacić. Genesis z tego co ja kojarzę jest mniejszy, czy był mniejszy od Celsjusza, natomiast dalej mówimy tutaj o milionach dolarów, o miliardach dolarów, także jeżeli kolejna firma taka miałaby upaść i jeszcze większy gwóźdź miałby być wbity w rynek kryptowalut, no to to mogłoby spowodować jeszcze jakieś dotkliwsze spadki. Przejdźmy na sekundę do prezydenta Salwadoru, do pana Bukele. On miał zamiar już ładne parę miesięcy temu wprowadzić takie obligacje na Bitcoina, Vulcano Bonds, Bitcoin Bonds, natomiast przekładał, mówił, że tutaj przede wszystkim z powodów bezpieczeństwa nie mogli tego wdrożyć szybciej. Według mnie to chodziło po prostu o to, że Bitcoin zaczął spadać na cenie, oni mają średnią Bitcoina no, zdecydowanie wyższą niż obecna cena rynkowa, więc no po prostu chyba kasy nie mieli na to wszystko, żeby to wprowadzić, ale mówi, że teraz to już na pewno wprowadzą i szukają 1 miliarda dolarów, aby wdrożyć ten swój projekt. Także ostatnio poinformował nas, że będą kupować 1 bitcoina dziennie, a teraz jeszcze wprowadzają obligacje na bitcoina. Nie wiem, kto z was chciałby z tego skorzystać, ja to bitcoina wolę mieć na swoim ledgerze, na portfelu jakimś, niż ufać prezydentowi jakiegoś kraju, którego kraj ma różną oczywiście reputację. Mówię tu przede wszystkim o łapówkarstwie, o gangach, które na Salwadorze panują. Jeszcze taka ciekawostka od gubernatora Nowego Jorku. Powiedział on ostatnio, że jeżeli jakaś firma
kopiąca bitcoina. C. Kopać tego bitcoina u niego w stanie, to musi poświadczyć, że 100% energii, którą zużywa, jest ze źródeł odnawialnych. Jeżeli nie, no to niestety nie dostaną licencji na to, żeby w tym Nowym Jorku kopać. Nie mam pojęcia, jakie są ceny wydobycia bitcoina w Nowym Jorku, jak to tam wygląda, jeżeli chodzi o górników, czy im się to opłaca tam, czy nie. Jeżeli mieliby się teraz jeszcze szczególnie jakoś przekształcać, inwestować w infrastrukturę do tego, aby te 100% energii pochodziło ze źródeł odnawialnych, no to wydaje mi się, że będą się mogli po prostu stamtąd szybciej przenieść, niż próbować spełnić te wymagania. Ale może im się to niektórym będzie opłacało. Jeszcze tutaj ludzie z Harvardu dają taki przekaz bankom centralnym: kupujcie bitcoina, mówcie o tym też krajom, które podlegają, że tak powiem, tym bankom, o tym, aby kupować bitcoina. Że jeżeli jakiś kraj ma problem ze swoją walutą, ta waluta traci bardzo mocno na wartości. Czytaj lira turecka przez ostatnie lata. Czytaj chociażby tutaj waluta Japonii, która widzieliście, ile straciła do dolara. No i cała masa oczywiście walut z Ameryki Południowej i z Afryki w szczególności. To mówcie tym krajom, żeby kupowali bitcoina, że ten bitcoin po prostu będzie dla nich lepszy. No, w długim terminie ciężko powiedzieć. Bitcoin nie istnieje jeszcze 50, 100, 200 lat, żeby można było powiedzieć, że to będzie lepsze wyjście. Oczywiście przy ograniczonej ilości bitcoina, jaką mamy, czyli 21 milionach, w długim terminie, jeżeli faktycznie świat chciałby zaakceptować bitcoina globalnie, to dzieje się oczywiście w poszczególnych dopiero krajach, no to miałoby to sens. Jeżeli tak się nie stanie i za 10-20 lat jednak ten bitcoin nie będzie istniał lub zostanie w jakiś sposób stłamszony i zgnieciony do podziemia, no to wtedy opieranie się na takiej kryptowalucie nie będzie miało racji bytu. Jasnowidzami nie jesteśmy, będziemy musieli poczekać te 10-20 lat, żeby o tym wszystkim się przekonać. Zerknijmy sobie jeszcze na wykres SP500, bo tutaj zbliżamy się do bardzo, bardzo ważnego poziomu. Jest to linia trendu spadkowego, ja ją rysowałem już dobre kilka miesięcy temu. W sierpniu tego roku dobiliśmy prawie do tej linii, ja mówiłem, że jeżeli ją przebijemy, no to faktycznie możemy liczyć na jakieś większe wzrosty. Zatrzymaliśmy się na troszkę przed tą linią, Nasdaq przebił tą linię, ale zaraz wrócił. No i teraz ponownie mamy atak właśnie na tą linię trendu spadkowego. Podwójne dno można by było sobie tutaj wyrysować i od tego podwójnego dnia mamy fajny rajd w górę. Czy zostanie ta linia przebita? Nie wiem, ale na pewno jest to miejsce, na które warto zwrócić uwagę. Bo jeżeli tak, no to może to faktycznie być potwierdzenie. Według niektórych już jest to potwierdzenie, że hossa się rozpoczęła w Stanach Zjednoczonych, kolejna. Oczywiście to są dopiero jej początki, ale że ta hossa właśnie już się zaczęła, ponieważ przebiła 200-dniową średnią kroczącą. Tutaj mieliśmy to przebicie, później retest, no i teraz fajnie odbijamy. Tutaj kolejna informacja, no to ta linia trendu spadkowego, jeżeli to przebijemy, no to nowe szczyty welcome to. A może się to oczywiście wiązać z tym, że duża część ludzi z Fedu mówi o tym, że prawdopodobnie zobaczymy zwolnienie podnoszenia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Powell ostatnio na konferencji bardzo dużo się plątał, to co wam mówiłem, że pierwszy raz nie był pewny chyba tego, co mówi. To znaczy, no musimy jeszcze podnieść stopy procentowe, ogólnie to spoko wygląda, bezrobocie spada, inflacja spada, ale jeszcze musimy troszkę te stopy podnieść, żeby ten pieniądz stał się jeszcze bardziej wartościowy, a niektórzy przedstawiciele Fedu mówią, że te podnoszenie stóp zostanie za niedługo zatrzymane. Także już za niedługo przekonamy się, czy w grudniu zobaczymy tą ostatnią podwyżkę, a potem będzie stop, piwocik, zaczynamy znowu do dróg za parę miesięcy, czy jak to będzie wyglądało. Ok, zanim przejdziemy jeszcze do głównego tematu, to ja was informuję jeszcze, że trwa cały czas ta promocja na Ledgery. No Ledger, jej Trezor i wszystkie inne portfele sprzętowe w tym momencie mają ogrom zamówień. Nawet dostałem wiadomość od przedstawiciela Ledgera, że jeżeli ktoś z moich widzów musiałby dłużej czekać na swoją przesyłkę teraz, no to przepraszają, ale tak jest, ponieważ mają mega, mega dużo paczek do wysłania, bardzo dużą ilość tych Ledgerów do wysłania, ludzie się niesamowicie rzucili i bardzo dobrze, bo portfel sprzętowy to jest coś, co każdy z nas przy już chociaż kilkunastu tysiącach złotych w rynku krypto powinien po prostu mieć. Także teraz ta promocja jeszcze trwa. Do Ledgera Nano X dostajecie 140 zł w postaci Bitcoina, którego sobie odbieracie na Ledgerze, a w przypadku Ledgera Nano S Plus, no to macie tam 90 zł w postaci Bitcoina, którego odbieracie sobie w aplikacji Ledger Live przy pomocy gift code'a, którego dostajecie do swojego zamówienia. Także link macie tutaj oczywiście na Twitterze i macie w opisie. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy
zamawiają z mojego linku. No i przejdźmy do tematu głównego. Wrzuciłem wczoraj takiego tweeta. Jak kraść to miliardy, wtedy to reszta ma problem, a nie wy. To jest stare powiedzenie jak świat. Jeżeli wy jesteście winni komuś, bankowi na przykład, 5000 zł, no to bank was będzie ścigał, komornika na was wezwie, no będziecie ogólnie mieć przerąbane. Natomiast jeżeli to wy winni jesteście bankowi 10 milionów, 100 milionów, to wtedy bank ma przewalone, że nie posiada takich funduszy i będzie do was dzwonił, prosił, panie Kamilu, może pan nam odda, albo chociaż rozłożymy sobie to na jakieś raty, a może nie ma pan gotówki, a może pan nam jakoś inaczej chce to dać. Wie pan co, no dogadajemy się jakoś, nie? No i sprawa wygląda podobnie z samym bankmanem. Zobaczcie, tu są cztery foteczki. Sama bankmana, dalej chodzi w koszulce FTX-a. Ta pani nie ma pojęcia, kto to jest, ale patrząc po kolejnym zdjęciu, może to być albo jego znajoma, albo osoba, która pracowała w FTX-ie. Następnie na zdjęciu mamy uchwyconego ojca sama bankmana. Jeszcze chyba na poprzednim zdjęciu mamy panią Barbarę Frejt, czyli mamę sama bankmana. Zobaczcie, siedzą sobie w swoim penthouse'ie, kupionym za pieniądze inwestorów, na Bahamach, ciepełko, życie sobie płynie powoli. W ogóle teraz wyciekło, że takich funduszy, które zostały przeznaczone na penthouse'y, różnego rodzaju apartamenty, było ponad 120 milionów dolarów. Także mam nadzieję, że cieszycie się z tego, jeżeli mieliście konto na FTX-ie i straciliście tam jakieś dolary, że wspomogliście sama w spełnianiu jego marzeń i mieszkaniu w takim pięknym apartamencie. Ja bym się na pewno dobrze na serduszku z tym czuł. Frajer jeden. Przejdźmy dalej. Tom Emmer zatweetował, że upadek FTX-a nie jest problemem całego rynku krypto. To nie jest błąd całego rynku krypto, natomiast jest to problem z CeFi-owymi platformami, z centralizowanymi platformami oraz z Garym Genslerem i samym Bankmanem. Decentralizacja to jest klucz. Tak powiedział, ja się jak najbardziej z tym zgadzam. W tym temacie wypowiedział się też CEO Binance'a kilka dni temu. CZ powiedział, że no ta sytuacja niestety ale cofnęła nas o kilka lat, całą branżę. Czy tak jest? No ciężko powiedzieć. Oczywiście pewna grupa osób usłyszała, że kolejna giełda kryptowalutowa zbankrutowała, są problemy z kryptowalutami, kryptowaluty są niebezpieczne, więc może nie zainteresują się przez to wszystko rynkiem krypto, ale mogą się nim zainteresować w momencie, kiedy ich konta bankowe zostaną zablokowane i okaże się, że dopiero to Bitcoin, Ethereum i inne takie tokeny pozwalają im bezpiecznie i w każdym momencie ich zawsze przesyłać swoją wartość, którą posiadają pieniężną, a nie scentralizowane waluty, ale do tego zaraz właśnie przejdę. Prezes grupy CME nazwał FTX-a kompletnym oszustwem, kiedy spotkali się w marcu, także zobaczcie, wcześniej Elon Musk wiedział, że coś się święci, że sam Bankman jest jakąś lipą jedną wielką. Terry Duffy oczywiście tutaj też wyczuł pismo nosem, że Bankman to jest jakaś ściema. No i jeszcze wiele, wiele innych osób widziało w Bankmanie po prostu oszusta. Szkoda tylko, że nie mówili o tym głośniej i musiało dojść do takiego upadku. Bankman jeszcze przeprasza swoich pracowników, dodając na końcu, że może będzie jeszcze szansa, żeby uratować firmę. A na końcu, jeżeli chodzi o jego temat, no to Bankman wrzucił wczoraj chyba z 30 postów na swojego Twittera i również wrzucił taką informację, że 30 listopada będzie uczestnikiem rozmowy, także został zaproszony do rozmowy, aby troszkę opowiedzieć o tym wszystkim, co się stało, czyli o bankructwie FTX-a. Rozumiecie to? Gościu, który przepierdzielił te kilkanaście miliardów dolarów, zamiast siedzieć w tym momencie w więzieniu, on siedzi sobie z rodzinką na Bahamach, jakby kompletnie nic się nie stało, bierze udział w wywiadach, w rozmowach i mówi wszystkim, jak to cudownie jest i co on tam tak naprawdę zawalił i że w sumie to chciałby dostać drugą szansę. To, co mówiłem wcześniej, jak kraść to miliardy, a nie jakieś tam dziesiątki tysięcy złotych, bo za to każdy pójdzie siedzieć, zaraz jak wsiadniecie, nie wiem, batonika z żabki, to też pójdziecie do pierdala, bo wam chociaż za batonika to nie, za batonika to wam mogą jakąś karę tam najwyżej wrzucić, ale jak już ukradniecie, wiecie, pół żabki, no to wtedy już macie przewalone, nie? A jak ukradniecie 10 baniek albo 70 milionów przewalicie na wybory, to nic się oczywiście wam nie stanie. Natomiast wspomniałem przed chwilką o CZ-cie, tak? I mówiłem w swoich poprzednich filmach, że CZ wydaje się takim gościem, wiecie, wjeżdża na białym koniu, ratuje rynek kryptowalut i ja też wypowiadałem się na ten temat, że chciałbym wierzyć, że CZ jest ok. Chciałbym wierzyć,
że CZ właśnie jest tym good guy, że on jest tym dobrym gościem, który faktycznie chce dobrze dla rynku krypto. Jak widzieliście tweety, które ja pokazywałem, te tweety krążyły też po Twitterze, no to CZ rozpoczął coś, co się nazywa Proof of Reserve. Czyli wymaga od innych giełd i sam również też pokazuje rezerwy swojej giełdy. To znaczy Crypto.com, Poloniex, każda inna giełda, no może nie została przymuszona tak bezpośrednio do tego, ale ich użytkownicy, którzy naciskali na nich na Twitterze, na innych mediach społecznościowych, wymusili to, że te giełdy miały się pochwalić tym, ile tych środków tak naprawdę przechowują. No i wiele giełd oczywiście pokazało te swoje cold wallety, mamy 100 tysięcy bitcoinów, mamy 500 000 eterów, tyle, tylko wiecie, to, że oni pokazali nam, że mają 100 tysięcy Ethereum, to nic nie znaczy. Skąd my mamy wiedzieć, ile tak naprawdę użytkownicy tego Ethereum tam wpłacili? Bo może oni nam pokazali, że mają 100 tysięcy Ethereum, tu macie nasz cold wallet, fajnie, super, możecie sobie to nadzorować, natomiast tak naprawdę zobowiązania mogą mieć na 200 tysięcy Ethereum. I pytanie teraz brzmi, jakby to Andrzej Leper powiedział, ja się pytam, gdzie te 100 tysięcy Etherów teraz jest? Nie ma. Więc ten Proof of Reserve to jest w ogóle jedna taka duża ściema. CoinGecko wprowadziło coś takiego, że możecie sobie sprawdzić Trust Score, jeżeli chodzi właśnie o środki, które dana giełda posiada. Binance również podzielił się tymi adresami i powiedział, że mamy tyle Ethereum, tyle Bitcoina, tyle Ethereum Classic, tyle jakiejś innej waluty. Można nawet sobie po wejściu na stronę Binance'a zjechać na sam dół, ja stwierdziłem, że wam to pokażę. I na samym dole jest coś takiego jak dowód zabezpieczenia dla BI tokenów. Kiedy klikniecie sobie w to, no to zobaczycie, ile Binance tak naprawdę tych tokenów posiada. Jak tylko mi się to wczyta, to będziecie mogli zobaczyć poszczególne tokeny, które są na Binance z adresem oczywiście, na którym te środki są przechowywane. Także widzimy tutaj 68 tysięcy bitcoinów, 1 900 tysięcy Ethereum. Tu jest ponadmiarowe zabezpieczenie, tak? Akurat w przypadku Ethereum mamy tam Tethera 106% i różne inne wartości. Jednak problem jest taki, że to się nie nazywa Proof of Reserve. Nazywało się to Proof of Reserve w momencie, kiedy Binance to wprowadził. W momencie, kiedy CZ tam powiedział, że Binance coś takiego rozpoczyna, dał dobry przykład innym giełdom i oni to wprowadzimy. I oni to wprowadzili. Teraz to się nazywa dowód zabezpieczenia dla bitokenów. I mega fajnie ten temat cały rozwinął Chico Crypto. Polecam wam serdecznie zobaczyć sobie jego materiał. On tutaj krok po kroku to pokazuje. Jak tak naprawdę to wygląda? Wspomniał on w swoim filmie, że właśnie kiedy Binance to na początku wprowadził, ten good guy, tak, ten dobry gościu, to sytuacja wyglądała tak, że Binance chwalił się, że miał 451 tysięcy Bitcoin Cashy 10 listopada. Natomiast w momencie, kiedy weszliście sobie w ten link, ten adres, gdzie te Bitcoin Cashy powinny być, to okazywało się, że tam jest tylko i wyłącznie 112 tysięcy Bitcoin Cashy. A gdzie jest te pozostałe 300 kilkadziesiąt tysięcy Bitcoin Cashy? Jak parę dni minęło, to Binance zmienił tą nazwę na Proof of Collateral for B-Tokens i teraz już widzimy, że tam jest podana liczba 112 tysięcy Bitcoin Cashy i faktycznie ta ilość 112 tysięcy Bitcoin Cashy na tym wallecie się znajduje. Teraz pytanie brzmi, czy Binance czasem nie wysypał się i czy Binance sam tak naprawdę nie pokazał nam, że oni również nie mają 100% pokrycia. Oni pokazują nam tylko, że tyle mamy środków, tyle w teorii powinniśmy mieć, ale ani ja, ani wy, ani nikt inny nie wie, ile tak naprawdę depozytów klienci tam swoich wrzucili. Więc skoro CZ tweetował, że jest problem z fractional reserve, to znaczy, że giełdy mają niepewno, że giełdy, w tym FTX, mają niepełną rezerwę środków. Powinny mieć 10 miliardów, no to na adresie powinno być 10 miliardów, a nie 2 miliardy, a reszta jest gdzieś indziej w jakichś innych tokenach, aktywach i tak dalej. Tether ma również takie coś, co się nazywa fractional reserve, to znaczy oni nie posiadają 10 miliardów, czy tam ile teraz Tether ma kapitalizacji w cashu, tylko mają w różnych innych aktywach. No i czy to w przypadku Tethera, czy w przypadku innych giełd kryptowalut, mogłoby dojść do takiego bankrunu, gdzie jeżeli ludzie by się wszyscy rzucili po te swoje środki, no to giełda by powiedziała albo Tether, nie mamy teraz wszystkich środków, musicie poczekać, bo tu pożyczyliśmy, to sobie straciliśmy trochę, jesteśmy w dupie. Taki problem miał FTX i dlatego klęknął. Taki problem ma obecnie Genesis, taki problem miał Celsius, takie problemy miały też inne giełdy. Więc ten święty Binance, który pokazuje nam, że daje dobry przykład, pokazuje te swoje cold wallety, prawdopodobnie no, zrobił sam sobie psikusa i osoba, która
wdrażała im to oprogramowanie, tą funkcjonalność pokazującą, ile tych tokenów mają, chyba wzięła prawdziwe dane na początku, pokazujące, ile powinni mieć, a dopiero później podmieniła to na to, ile to faktycznie jest i że to jest te 100%, które oni powinni posiadać. Także, no wiecie co, Binance ma po prostu więcej gotówki i jak nawet sam Bankman powiedział, ich ciężej położyć, bo oni mają więcej cashu. On to powiedział chyba w tym wywiadzie, czy ustawionym, czy nie, to już jest inna sprawa, że wiecie, wszyscy myślicie, że Binance CZ jest takim good actor, nie pamiętam jakich on słów tam użył, a to nie do końca tak jest. On po prostu ma więcej kasy. Takie tutaj przemyślenia. Obejrzyjcie sobie ten materiał Chico Crypto. Jak nie zapomnę, to podrzucę link oczywiście do tego filmu w opisie, bo naprawdę warto to zrobić. Łapkę w górę też mu zostawcie. No i na końcu kilka wpisów związanych z tym upadkiem FTX-a i z tym, do czego niestety, ale dąży świat. Mamy tutaj rozmowę z panem Klausem S., mówiącym o tym, że Chiny to modelowy przykład dla wielu krajów i w tą stronę świat powinien się transformować. Czyli mamy pana, który batem nas po prostu strzela, nie pozwala nam myśleć samodzielnie. Jeżeli oni powiedzą, że tak ma być, to tak ma być. Jeżeli nasz paszport będzie miał czerwoną kartkę w tym momencie, to nie wyjedziemy z kraju, to nie kupimy sobie jedzenia, to nie wyjdziemy z domu, bo pan nam każe siedzieć w domu, bo wcześniej się niestety ale źle zachowywaliśmy i nasz cyfrowy paszport ma czerwoną kartkę. No i tutaj jest oczywiście filmik mówiący o tym, że świat się sam nie zmieni, że to my musimy go ukształtować, a jego ukształtować przez wywołanie oczywiście kryzysu pandemicznego, wojennego, klimatycznego. Wszystko to można usłyszeć. Ja na początku powiedziałem, że ci, co nie chcą słuchać, tak tego nie usłyszą. Ci, co chcą usłyszeć, to później im jest zakładana foliowa czapeczka na głowę, no i są wyśmiewani w internecie, a ich filmy niestety ale znikają z tego portalu, więc no, jest to dość ryzykowne, co teraz robię, ale wydaje mi się, że raz na jakiś czas trzeba o tym powiedzieć. A to są Chiny i protesty wokół największej fabryki iPhone'a w Chinach. Dziesiątki tysięcy ludzi protestują, dziesiątki tysięcy ludzi pozamykanych również w tych wszystkich obozach covidowych tam i tak dalej, i tak dalej. Pałowani są przez policję, policja tam weszła. Ich paszporty właśnie zostały zmienione na kolor czerwony, więc nie mają kompletnie teraz dostępu do swoich środków, nie mogą wylecieć z kraju, nic nie mogą w tym kraju, bo ktoś siedzący przed komputerem, tak jak ja, kliknął w systemie, tym państwo poproszę wyłączyć życie w naszym kraju. A jak z tymi pieniędzmi mogą to robić? Jak nam mogą zablokować gotówkę? No, po pierwsze to znieść gotówkę, po drugie to wprowadzić pieniądz cyfrowy, o którym mówię od wielu, wielu, wielu miesięcy, CBDC. Tu jest filmik z kanadyjskiej stacji telewizyjnej, pokazujący, jak właśnie będzie to wyglądało w Kanadzie, bo Kanada chyba w przyszłym roku planuje wdrożyć właśnie dolara cyfrowego swojego kanadyjskiego, no i oczywiście tylko te osoby, które są uprawnione do przyjmowania takich płatności, te osoby, które będą mogły w danym momencie wykonywać taką płatność, będą mogły to robić. A jak wasz paszport zmieni się na kolor czerwony, no to niestety nie będziecie tego mogli robić. Przekonał się o tym dotkliwie ostatnio Kanye West, który z miliardera po prostu stał się gościem, któremu zabroniono korzystać z płatności mobilnych. Ktoś usiadł przed komputerem, kliknął, temu panu już dziękujemy, no i niestety, ale swoje pieniądze utracił. Także dopiero zrozumiał, że chyba coś jest nie tak. Ale on do najmądrzejszych to i tak zresztą nigdy nie należał. Tyle z mojej strony. Tak wam chciałem dzisiaj poopowiadać trochę o tym, co się dzieje na świecie, o tym, co się dzieje jeszcze w sytuacji z Bankmanem i o tym, że CZ swoje za uszami może po prostu też mieć. Także patrzmy na sytuację zawsze z dwóch stron płotu. Obserwujmy to, co się dzieje. Sprawdzajmy, weryfikujmy informacje, które do nas docierają, bo nie zawsze możemy zostać potraktowani fair, nawet od gościa, któremu wierzymy. Tyle z mojej strony, zostawcie łapę w górę, subskrypcję, dobijamy te 50 tysięcy do końca roku i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!